Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj piszemy się za drugi etap naszego rajdu i mam nadzieję, że tutaj również uda nam się zwyciężyć. I co tu jeszcze ciekawego? No, słuchajcie, rajd jest krótszy od poprzedniego odcinka o 14 chyba kilometrów. Poprzednio miał albo 153, albo 154, teraz już nie pamiętam. Ten ma 140. Oraz ma 49, jak ja to mówię, bramek do zaliczenia, poprzednio 53. I zobaczymy, jak tam pójdzie. Dwójka, trójka, lecimy. Takim drogą. Na spokojnie. A, pewną. Powiem trik, nazwijmy to tak. Jeżeli macie punkty bez checkpointa, nie musicie się trzymać wskazówek. Wskazówek musicie się tylko trzymać na checkpointie, dlatego tutaj możemy sobie ściąć trasę i nic nam za to nie grozi. Możecie zyskać trochę cennych sekund, które przydadzą się w momencie, kiedy popełnicie błąd. Tu w prawo. No dobra, dalej to wygląda w miarę prosto. Checkpoint, który mamy na 10, więc... O, czekajcie, bo tu widzę. Próbuję je ograniczyć. Oczywiście wyskoki są super, bo są bardzo widowiskowe i w ogóle, ale bardzo łatwo rozwalenie auta. Więc fajnie to wygląda, ale może się skończyć dość... Kiepsko. Na razie idzie dość gładko, ale co my tam przyjechaliśmy 16 km, więc... Trzymamy się... Tak lewej strony. Jakie będziemy mieć biegu. A i teraz... Znaczy tu w lewo właśnie, a może odpowiedzią na 4. Dobra, teraz środkowa droga, a za chwilę jedziemy w prawo. Powinien być szóstko, moja wina. Okej, okay. I teraz będziemy mieć ostrą nawrotkę, też bez checkpointa. Później mamy już strefę 90. Nienawidzę tych stref, bardzo łatwo się zatrafić, a kary są naprawdę dość dotkliwe. A tu nie ma co już szaleć. Dobra, tu zaraz od razu jest nawrotka, bo to jest dalej... 90. Teraz nie wychodzimy i jedziemy w prawo na 134 drogą i na checkpointie w prawo drogą również. To jest droga w prawo. Teraz trzymamy się drogi. Oj, oj, oj. Mamy są chyba lidy i jedziemy po kolejnym tym kierunku, bo trzeba. Dobra, i na checkpointie 19 w lewo na 84, słuchajcie. A jesteśmy. To też trzeba spachlować biegami. Dobra, potem jedziemy na 101. O, a potem na 176. Ostra zwrotka. I na 200.
154. Bardziej w tę stronę. I na IP Tor. Dobra. O, dwie skóry. Nie dobra. A no, cypista w ogóle. Dobra, checkpoint. Zaliczony. Lewo. Teraz na 27 w lewo na 5. I w prawo na 200. Aha, to pewnie tu. W lewą drogę, byle za mocno nie ściąć. Wybieramy skrajny lewy. A potem... I teraz na 132. Później 119. I ciśniemy dalej. 126, bo to w miarę prosto to idzie. A i też damy to. Ważne, żeby nie ściąć tu raczej bliżej prawej, czyli tam 127 lekko powyżej, żeby na pewno. A, czeka, ale tu mamy ten to. Nie wiem, to a tu jeszcze zauważyłem go. Dobra, teraz tutaj idziemy normalnie drogą. Nie będę po eksperymentowania. Powinno pójść gładko. A, to jest to. Cześć, było na rysunku. Też rozkłada serpentynka. To otoczona skałami, więc to łatwo rozwalić. Dobra, na 38 w lewo. Ona. Na 39 prosto. Aha, i mamy zaraz wiosnę. Jesteśmy mniej więcej w połowie. Prosto i na checkpoint w lewo. Dobra, na 43 dalej drogą. Tutaj też to tak wygląda, że idziemy dalej drogą, nie wariujemy. Pola. Dobrze, udało się, unikliśmy. Okej, teraz tak, na 46 jedziemy prosto. Ja się tak powiem. Dobra, widzę. Na 47 dalej jedziemy prosto. Na 48, 92, 13. Musimy kręcić w lewo, jest rower truck. Na 49 dalej prosto. Ok, i utrzymamy się
61. Teraz na 3 hampa, czyli dobra. Teraz torem na 300. Skrajny lewy. Czekajcie, skrajny lewy? Coś jest nie tak. Skrajnym. Coś szaniłem. Chcemy szybko nawrócić. Tu mamy wybrać skrajny lewy na 294. A, za mało. 294. A, bo tu nie jest jedź to. No właśnie. Teraz na 308. Niestety zgubiłem się. No, tu już będzie tor. No i teraz to już torem, że tak powiem, i trzeba się trzymać prawej strony. Ja nie wiem, czy damy radę jeszcze wygrać po takich koszmarnych błędach nawigacyjnych z mojej strony. Będziemy walczyć jak lew do końca, ale nie wiem, czy to jeszcze coś da po tym. Są motocyklista przed nami. Czy musiał tak skończyć? Nie szukałem. Niestety tam się pogubiłem, odnalazłem drogę, ale było to strasznie długo, niestety. Mało 90 będzie. Chciałem powiedzieć, że tu musimy jechać. Na 84. Na 71. Na 40. Dwa. Pięćdziesiąt. Thank you.
A, teraz na chwilę przeczytałem, gdzie jest artykuł 1, teraz już tak 60. A i tak tam krzywo właśnie. A i tu w drogę. Dobra, udało się i rura do końca. Raczej nie będzie to dobry wysyp. No wszystko, zobaczcie, udało się. Pierwsze miejsce, nie wiem jakim cudem. Przecież tam był zaraz za nami. Może to są jakieś kary za coś, bo inaczej to nie wiem. Nie sądziłem, że po takich błędach nawigacyjnych wygramy. No nie wiem, żadnych kar, zobaczcie. 17, aha, jest, zobaczcie. Miejsce piąte. Mieli 14.07, ale mieli 3.58 za naprawę. I dzięki temu tylko udało nam się wygrać ten etap, że brygada z Tatry pana Martina Sołtysa miała naprawę. Dzięki temu wygraliśmy ten etap, ale szczęście też jest w Brajda potrzebne. Dzięki bardzo za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć.